Cześć wszystkim, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Banished na modzie Coronial Charter Journey. Odcinek się zaczyna tu, gdzie się skończył poprzedni oczywiście. I to, co planowane było zrobione. Właściwie czekamy, aż zostanie wybudowany ten Shorehouse i ten Brickworks. Okej. Przy okazji budują się te domy, na których brakuje kamienia, więc może by tak kazać im zebrać trochę tego kamienia. Gdzieś na pewno jest jego nadmiar, więc powinno być z tym problemu. Oni tutaj potrzebują tego kamienia też, więc trzeba o tym pamiętać. Chciałbym uruchomić ten building suppliera, oczywiście. Okej, Shorthouse się wybudował, więc każemy mu declay robić, oczywiście. Dokładnie, chcemy mieć kleju dużo, jak najwięcej. Froglegs, żółwie. Fajnie, jeszcze te ricy mogą być ciekawe. To może być do ubrań, właściwie może sprawdzę. Tak, ritz i feathers na survival coaty. To już wiemy, na co będą zużywane pióra właściwie, tak? Na razie to mnie przejmuje. Ismar i Bone Meal, oczywiście odsyłamy go. Nie interesuje mnie na razie to wszystko. Tutaj zrobiło się trochę tego drewna, lumberu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie przeszkadzałem odpłynąć się. Bone z ikonką pewnie, czy coś takiego. Proszę bardzo, kolejne domy się budują, miło, miło. Ten market mógłby się zacząć budować jakoś tak szybciej, bardziej. Pewnie nie. Stone brakuje oczywiście. I tyle osób pracujących i tyle osób niepracujących. Jakby nie patrzeć, wciąż im mało. Myślę, że mogę uzupełnić to i to, tak żeby jedzenie było dostawy cały czas, mimo że jest. Pakę? A, on tutaj pracuje. No dobra. Foresterów, a jest czwórka, więc w sumie okej. Okay. Tak więc to już się wybudowało. Gdzie jest składowany klej? Tutaj jest składowany klej? Tak, tutaj. No dobrze, skoro tu się buduje te brickworksy. Tutaj oni zechcą pewnie ścieżkę do tego. I będzie taka ścieżka i tutaj zaraz obok stoi się kolejnego stockpile'a. Nie będzie to, to będzie to. Dokładnie. I teraz to będzie bardziej przyzwoicie wyglądać, że to tak ujmę. A tutaj tak właściwie taka mała budka z niczym. Szkoda, że te koło się tutaj nie kręci, byłoby fajnie. Niestety, o tutaj jest. Tutaj jest składowany lumber, czy pokazywany ile go jest. Dobra, to się znalazło, to co chciałem. W takim razie, o tutaj widzę, jest zbierane wszystko. Wciąż brakuje kamienia. Zbiory idą, tutaj właściwie to jest, tutaj jeszcze jest miejsce, więc każę im więcej kamienia zebrać. Kamienia nigdy za dużo, jak widać. Chyba, że po ulepszeniu tego potrzebuje. O! Może by tak zrobić coś takiego jak handlery. Gość będzie tu pracował, będzie robił świeczki. Przynajmniej to tak wygląda. Gdzie go postawić? On stąd pewnie będzie chciał to brać. Żeby miał blisko do tego. Bo tutaj jest, będzie wóz składowany i tutaj, dokładnie. Więc może by tak dorobić tutaj małą dróżkę. I tutaj postawi się tego producenta świeczek. No proszę bardzo, w ten sposób niech będzie.
Także kamienia będzie potrzeba. Nie tak dobrze, jakby mogło być. Z drugiej strony tutaj jest iron, tutaj kamień powoli się robi, więc powiedzmy, że nie jest ok, nie jest źle. Co to jest? Country Smithing i Large Smithing. Tego gościa chcielibyśmy zrobić. No, myślę, że to byłoby ciekawe. Od tego pewnie, ale to się zobaczy jeszcze. Proszę bardzo, domy zostały wbudowane, ludzie zaraz zaczną przybywać. Myślę, że powinniśmy w jedzenie też zainwestować bardziej. To będzie, no nie będzie to. To będzie to. Nie, to nie będzie to. Dlaczego są te water towery? Chciałbym wiedzieć. A, to jest do kuchni, okej, to nieważne. To raczej nie, czyli pewnie chciałbym... To, dlaczego fenceless? Standard. Tutaj będzie droga. Więc tutaj dajmy 20 na 20, ładny ten. No. Takie na wychodne dla zwierząt. Jak to się nazywało? No nie pamiętam. Gdzieś mi słówka uciekają, jak widać. No, okej. Okay. Nie przejmujmy się tym za bardzo. I chciałbym stworzyć też crop fielda jednego dodatkowego. Tyle, że tutaj najpierw zrobię drogę, już kamienną, nie stać mnie na kamienną, to niech będzie taka. Tutaj wypadałoby trochę wyciąć tych surowców i to niech będą wszystkie surowce. Proszę bardzo, chciałbym mieć ładny widok tutaj na to wszystko, oczywiście. I tak to jeszcze minie, zanim się będzie budować. W zamian to już powstaje. I to jest market, taki staromiejski. Ładnie wygląda. Skoro będziemy mieli market, to wypadałoby zrobić też inne rzeczy, które by się przydały dla miasta, prawda? Tak na to będę potrzebował jeszcze więcej kamienia. Dobra, tutaj proszę bardzo, na razie niech jeden pracuje, więcej raczej nie będzie na razie potrzebna. Niech powstaje Brickworks oczywiście. Tutaj zagroda dla zwierząt, o tak mogę to nazwać, tyle dobrego. Tutaj skóra jest, widzę ubrania się kończą. Wypadałoby kolejnego fantera dziś postawić. Skoro tu jest jeden, nie ma dużego zasięgu. Czemu by nie postawić kogoś tutaj? O. No na przykład tutaj niech będzie. Niby jakoś specjalnie nie tak, że jakoś pasuje tutaj, ale może być. Więc niech będzie. Proszę bardzo. Furnace fuel jeszcze do tego będę potrzebował. A to jest charcoal, coke fuel. Charcoal może być dobry do palenia w piecach. Zaraz, czy w piecach będzie się dało tym palić? Trzeba będzie zauważyć. Tutaj nie masz nic, co mnie zainteresuje. No nie ma żadnych nasion ani nic. Szkoda. Więc musimy się pożegnać. W zamian za to, tutaj ty możesz robić świeczki. Ciebie na razie damy, niech rób charcoal. Charcoal będzie jako chyba, no, jako zasób do palenia w piecach. Czyli powiedzmy, że tutaj tego gościa jednego mogę wyłączyć. Gdzie tu się wyłącza?
A tutaj. Myślę, że go wyłączymy. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Kolejnego Forestera chciałbym postawić, ponieważ no jeden... Jeden daje mi 100, nawet 200, prawie 300 tych... 300 kawałków drewna, to nie jest dużo. A tutaj się ładnie to nazbierało. Tutaj gościu zbiera coś więcej niż tylko klej, a nie tylko klej. No, tak dziwne. Skoro skąd to się biorą ricy, nie mam pojęcia. Czy ten healing oil? To może tak w ramach zdrowia, bo widzę, że zaczyna podupadać. Przecież pewnie tak naprawdę stoi, ale... Powiem tak, jakby miało podupadać, to tak... Powiedzmy, że będzie lepiej. Tylko gdzie to będzie? Będzie tutaj. Healing in Caps. Herbalist. Nie będzie to. Chciałem taki Townsman Herbalist, nie? On był gdzieś tutaj. Może tutaj? Nie. A nie, to jest ten, dobra. Okej. Okay. Radę go tu wybudować nie bardzo, prawda? Niestety. Tak więc tutaj trzeba wokół tego marketu obudować go jakoś ładnie. Dziwię się, że przez tak sam market można też przebudować. To jest ciekawe, nie? Co tutaj masz? Także nic ciekawego, więc do widzenia. Ty tworzysz charcoal. To będzie jako fuel na pewno. Jestem tego niemal pewny. Powinien być znacznie ciekawszy niż taki zwykły, no zwykłe drewno. I tak. Czasem ciężko wklikać. Tutaj masz 300 na sezon, a tutaj będzie już ma 300, to jest wydajniejsze. Halo. Więc co, tam też już nikt nie pracuje. Zamian tutaj, nie tutaj, tutaj. Mogę zmniejszyć liczbę osób pracujących, skoro to tutaj działa. Teraz postawmy tego takiego, no właściwie jeszcze domy dostawmy, bo czemu nie? Akurat tutaj jest miejsce na 5 budynków, więc niech będą. Tutaj będzie tak ściana przy ścianie, ale tu już się trudno mówi. Powiedzmy, że taki był plan. I tak, ten tutaj nie hospital, tylko herbalist. Proszę bardzo, niech pracuje. Znaczy jeszcze nie pracuje, co prawda, ale będzie. Co to jacyś ludzie, których chcę przydzielić? Myślę, że na razie nie. No, nie mogę tutaj nic wybrać. Muszę czekać, aż przywiozą. Mam nadzieję, że z tym dadzą radę przywieźć. To niech budują. I niech tutaj drogę zrobił taką podstawową. Dobra, czy paliwo się robi? Z tego co widzę, nie jestem pewien. Ale dobra, chciałbym, żeby kolejne takie brickworksy będę musiał postawić. Więc także i to zrobię. To będzie to. Niech stoją tutaj ładnie naprzeciwko siebie. No tutaj do kleju będą mieli po prostu dostęp jeden i drugi. Właściwie ten przede wszystkim chce, żeby miał do kleju dostęp. Ten tutaj wypala, no, charcoal oczywiście.
I tak, coś co będzie mi robić Fuel Refinery i Small Fuel Refinery. Myślę, że już normalną dużą się postawi, tyle. I niech wszystko będzie w tej uliczce, będzie ładnie wyglądać. Co przywiozłeś? Leghorn, dobra. To jest powolnie czas, żeby mi nie uciekł. I tutaj 800 bis... 800. Może damy radę jeszcze jeden? 1200? Tyś, nie będzie 1200. Cholercie. Dobra, to będzie 800. Dobra, i teraz chciałbym tutaj... Dokładnie. To jest coś ciekawego. Ciekawe, jaka skóra z nich będzie wychodzić, ale to... Jego jeszcze nie wiem, jeżeli w ogóle jakakolwiek będzie oczywiście. Ale jego możemy na przykład do... No, biw krowy. I leć pan. W zamian będę musiał tutaj chyba... Tam biswaksa. To jest 38. Nie ma. Wow. Dzieli wszystko. Co ja produkuję właściwie? Tutaj te pióra mogę zwiększyć do 200. Winogrona. Ciekawe, czy będę mógł je sprzedać, ale raczej tak. A to jest ogólnie wszystko, co mogę chyba. A daj mi tutaj, nie wiem, 500 świeczek. I tutaj 500 tego. I tutaj są te grapesy, dajmy na to 2000, powinno dać radę. Jakieś 200 miodu niech będzie. Powiedzmy, że to byłoby wszystko. Te chickpeasy jeszcze niech będzie 2000. Dobra, i teraz będę miał czym handlować, jeżeli ktoś to tutaj przywiezie w końcu. No, tutaj wszystko się buduje. Ty nie masz wielu rzeczy. Ty tutaj się wbudowałeś, więc... Planting Kevin, ale taki malutki, ładny. Mi się podoba. Forestera oczywiście chciałem wbudować. Niech tutaj będzie przy okazji obok, nie? No to tak... Będzie ładnie wyglądał. Niech się buduje. Będzie potrzebny, bo drewna nigdy za wiele. Tutaj trzeba też kamienia nazbierać trochę. O, i wszystkiego trzeba, jak widzę. Ładnie domy się rozmnażają. Rozmnażają się kury, czy nie? Jest ich dwa. Mam nadzieję, że da radę to jakoś zwiększyć ilość. Tutaj nie chodzą te kury, przynajmniej ich nie widzę. Szkoda trochę. Ale to może ze względu na ich małą ilość. Zobaczy się. Tutaj proszę bardzo, ścieżka. To się fajnie wszystko wyciągnęło. To też niech będzie ścieżka. Jedzenia mamy dostatek mimo wszystko, a w razie czego tu jest jeszcze jeden taki duży magazyn jedzenia, można powiedzieć. O, jest kura. No proszę bardzo, chodzi jedna. I jest druga. No dobra. Mam nadzieję, że się rozmnożą szybko. A z nich będą te. Muszę shorthouse'a kolejnego zbudować. Ale to nie teraz. Najpierw muszą się inne rzeczy, które mają większy priorytet, to budować. Ty tutaj nie masz.
takim razie niech ktoś tutaj pracuje, żeby ludziom nie było tak zimno, jak jest. Jest, 3. Dobra, przeżyjmy. Jajka jakieś, czy coś? Czy one tylko na mięso i na mięso? Jest taka szansa, ale to by nie było zbyt miłe. Tutaj to się powoli buduje. Dobra. Skoro nie macie co robić, to wyciągnijcie stąd to i stąd to wszystko tutaj i może trochę stąd tego tutaj. Duża czystka, ale no problemu raczej z tym nie będzie. Tutaj się mnożycie. Są jajka. Jej. Chciałbym to rozbudować, ale nie bardzo mogę. Więc zbuduję kolejny storage barn. Niech będzie na wszelki wypadek. Tutaj widzę, o, domy się zbudowały. I tutaj ten herbalist. Bardzo miło. Tutaj to chcę, żeby się zbudowało w miarę szybko. No i to forester jednak ważna rzecz. A czarkoale wyciągnęli mimo wszystko. Bardzo fajnie. Co przywiozłeś? Steel toolsy i logi. Idź pan w cholerę. Co mi po tym, skoro ja nie mam ubrań? Nie, to jest głupie, że nie mam ubrań. Przydałyby się, ale nie ma. No, niestety, trudno się mówi. Kamienia także nie mam. Wiesz, o, ubrania są już jakieś. Jedno, dwie, dobra. Proszę bardzo, tutaj herbalista niech sobie działa. Coś się jeszcze wybudowało takiego, co trzeba uzupełnić? Są dalej 3 kurczaki, tylko 3. Tutaj mam nadzieję, że tej skóry trochę złapią właśnie. Tutaj, tak żeby nie musieli nosić daleko. Wiadomo, im dalej będą musieli nosić, tym będzie większy problem, to tutaj stockpile'a walniemy. A nie duży, takie typowo pod surowce. I tutaj im wyściągniemy stąd kamień cały, jaki jest, bo będzie przeszkadzać. I żelazo. I on tutaj no, ma trochę ograniczone, ale powinien działać jednak. Ty tutaj masz już pełno, no to bardzo dobrze. To jest firewood mimo wszystko. Gdzie jest? Nie no, sądzę, że charcoal też powinien się składować tutaj. I skoro on tutaj ma, więc to jest jako paliwo wykorzystywane. Teraz nie ma, bo nie miał. Ale ogółem tak. Dużo medycyny jest w ogóle zeskładowane. No, można powiedzieć, że się nie znam. Niech składują ile mogą. Nie wiem, skąd oni nawet to zbierają, to tak... Prawdopodobnie stąd gdzieś. Rudcy jakieś. Coś z tego może jest jako medycyna po prostu. Dobra, jedzenie jest. Chociaż już 50 osób w wiosce, więc dość sporo. Myślę, że należałoby powoli myśleć nad zrobieniem kolejnego pola. Chociaż nie, to się tutaj rozwinie, więc to będzie dawać odpowiednie rzeczy. O, proszę bardzo, Brickworksy kolejne będą zaraz działać. To muszą te zbudować. W sumie to jest najważniejsze od tego. Fuel limit. Wow, ale tego zrobili szybko i dużo. Dobra, panie... Wylatujesz, niepotrzebny mi jesteś. Projeżdżego potem cię uruchomię znowu. Co przywiozłeś? Tutaj fajne rzeczy ma, ale na razie no, nie jest mi konieczne to, co ma przy sobie, więc na razie niech tego nie ma. Tutaj proszę bardzo i będziesz robić bricksy, a ty będziesz robić
Ty jeszcze nie będziesz robić nic, bo nie możesz nic robić. Tu jest wybudowane, jeszcze nie. Właśnie. To jest to, prawda? A tam Brixy, ciekawe czy z Brixą będzie szybsza droga, czy nie. No, czy ogółem z Brixów jest szybsza droga, ale wiadomo. Charcoala niech robią w furnace. I tutaj ich będzie, no, 200, nie więcej. Więcej to by było bez sensu, gdyby chcieli robić. Dobra. Szkoła jest. Coś jeszcze będę potrzebował. Właściwie dalej można się bawić z modem. City Blacksmith. Ty będziesz, ty tego już mogę uruchomić. 30 bricksów. Ty już zrobiłeś to. To gdzieś się... O nie... Jak widać, to będzie działać dziwnie. Tutaj mamy Lambera, więc tutaj gościa wyłączymy po prostu. A ten niech pracuje i niech robi te bricksy. Może być upierdliwe, to gdzieś trzeba będzie jakoś ogarnąć bardziej. Więc wy nie pracujecie. No to ciekawe. To jest bardzo, bardzo fajne wręcz. Tej herbalista ma pełno. A laborerów jest dużo? Jest dużo, więc... A, wycinają. Właśnie, wycinają, przez to jest wszystkiego wszędzie pełno. Okej. Okay. Kolejnego Taylora zechcę postawić. Dalej robię sobie... Właśnie, Shorehouse'a. Gdzie był Shorehouse? Halo? Nie no, on był gdzieś tu... Tak, proszę bardzo. Tutaj niech on będzie. Damy mu coś takiego. I teraz jako dodatek tutaj chciałbym... Clothing i Fabric, tutaj będzie... O! Są różne. Taylor Company, Taylor. No dobra, zwykłego postawimy raczej. I go potem i tak można przecież rozbudować. Ty czekasz na briki oczywiście. Nie mam nic przeciwko. Proszę bardzo, tutaj te paliwo jest. Żarcie jest. Tutaj kury, już jest i ósemka, więc więcej jaj. Leci handlarz. Więc zobaczmy co ma do zaoferowania. Koper i muszkiety. Po co są te muszkiety? Może potem mogę je robić na przykład i je sprzedawać. W zamian za jakieś surowce. To byłoby dobre. No ale w tej chwili gościu mnie nie interesujesz. A przyniesie tutaj wszystko co chciałem? Nie ma jeszcze świeczek za dużo. Nisfax też wyszedł. Będę musiał ul kupić, znaczy dobudować. Ale to już w następnym odcinku. Rozkata się rozwija, tutaj jeszcze dorzucę dodatkowych ludzi. Żeby drewno było, bo drewno być musi. Dobra. Tak więc myślę, że mogę kończyć ten odcinek, bo sporo rzeczy się podziało. Po obejrzeniu odcinka mamy dobudowanego kolejnego Brickworksa, filorafinery. Tutaj inne rzeczy się pobudowały, dodatkowe domy i tak dalej. Tutaj ten storage barn, widać w nim jeszcze wiele nie ma. Mamy kury po tym odcinku. Więc wioska się, można powiedzieć, teraz zacznie bardzo szybko, bardzo prężnie rozwijać, a przynajmniej taką mam nadzieję. No ale tak, żeby nie przedłużać, ja was zapraszam do subskrypcji tego kanału, zapraszam was do
oceny tego filmu, jak i również napisanie komentarza, co wam się podobało, co nie, co mógłbym poprawić. Co tej poprawy właściwie nie wymaga, bo jest ok. Lepiej było, gdyby wszystko było ok. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie i cześć!